Kochani, co ja tu dzisiaj chcę wam powiedzieć? Chcę wam dzisiaj powiedzieć o religii. Chcę powiedzieć o pewnej odsłonie religii. Dużo o religii mówimy. Przeklinamy ją, nie chcemy jej siać, nie chcemy jej szerzyć. I żeby tego nie robić, to potrzebujemy znać ją, potrzebujemy wiedzieć, gdzie ona chce się instalować, w jaki sposób chce przychodzić. Jest to daleko głębsze niż to, że powiedzmy ktoś powie, ten człowiek nie napił się ze mną piwa, ale jest religijny. To w ogóle są bzdury. Ta babeczka w kościele nie nosi krótkich spódnic, to jest religijna. Pokażę wam dzisiaj zupełnie inną odsłonę religijną. Jeśli macie Biblię, to sobie je otwórzcie, żebyście wiedzieli, że mówię prawdę. A więc Ewangelia Mateusza, 21 rozdział. Ale zanim jeszcze to przeczytam, Ojcze, ja modlę się, aby dzisiejsze słowo, aby to, co będę mówiła, aby trafiało to do naszych serc. Ojcze, ja modlę się i dziękuję Tobie za świadomość naszą, że nasza świadomość będzie coraz większa. Boże, uwielbiam Ciebie za to. Dziękuję Tobie, że od dzisiejszego dnia będziemy świadomi tego, czego do tej pory nie byliśmy świadomi. Oczywiście jest to wielowątkowy w ogóle temat. Ja poruszę jak gdyby jedną rzecz. A więc czytamy sobie. Ewangelia Mateusza 21 i przeczytamy sobie do 11 wersetu. A gdy się przybliżyli do Jerozolimy... Czekajcie, dobrze czytam. Ewangelia Mateusza 21. Tak. A gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał uczniów dwóch, mówiąc im, idźcie do wioski, która jest przed wami, a wnet znajdziecie oślicę uwiązaną i oślę z nią. Odwiążcie i przywieźcie je do mnie. A jeśli by wam ktoś rzekł, powiedzcie, Pan ich potrzebuje, a on zaraz puści je. A to się stało, aby się spełniło, co powiedziano przez proroka mówiącego, powiedzcie córce syjońskiej, oto król twój przychodzi do ciebie łagodny i jedzie na ośle, źrebięciu oślicy podjarzemnej. Poszli więc uczniowie i uczynili tak, jak im rozkazał Jezus. Przywiedli oślicę i źrebię i włożyli na nie szaty i posadzili go na nich. A wielki tłum ludu rozpościerał swe szaty na drodze, inni zaś obcinali gałązki z drzew i stali na drodze. A rzesze, które go poprzedzały i które za nim podążały, wołały mówiąc Hosanna synowi Dawidowemu, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, Hosanna na wysokościach. A gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, mówiąc, któż to jest? Rzesze zaś mówiły, to jest prorok, Jezus, ten z Nazaretu Galilejskiego. I wiecie, często jak gdyby ten fragment jest cytowany i to, że Jezus wjechał do Jerozolimy na osiołku, często ten fragment jest cytowany jako to, że Bóg potrzebuje człowieka, bądźmy tymi osiołkami, na których w ogóle Bóg będzie mógł gdzieś wjechać i tak dalej. I sami też my jak gdyby to głosimy i to nie jest jak gdyby złe. Natomiast chciałabym dzisiaj odkryć przed wami zupełnie inną rzecz. Czytaliśmy tam, że Jezus na tym osiołku wjechał do miasta. Ludzie wiwatują. Jest ogromne poruszenie. I można by było powiedzieć strzał w dychę, strzał w dziesiątkę. Miasto zdobyte, rozpoznali Jezusa jako proroka. Lecz nie czytamy tam, żeby Jezus zszedł z tego osiołka
i żeby zrobił jakiś, powiedzmy, wiec dla ludzi. Pomimo to, że jak gdyby rozpoznają go jako proroka, wiwatują i tak dalej. Czytamy dalej werset 12. I wszedł Jezus do świątyni i wyrzucił wszystkich, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, a stoły wekslarzy i stragany handlarzy gołębiami powywracał. I wiecie, kiedy ja to sobie czytałam, kiedy się modliłam tym słowem, to dostałam objawienie, że celem wjazdu Jezusa do miasta była świątynia. W ogóle popłakałam się i w ogóle mówię, szok. Celem wjazdu Jezusa do Jerozolimy było wejście do świątyni. To jest bardzo mocna informacja. Bo świątynia jest sercem miasta. Świątynia jest sercem miasta. To kościół, który nie jest wykastrowany przez świadomość władzy, ustanawia atmosferę duchową nad miastem. Dlatego tak bardzo ważna jest świątynia. Dlatego Jezus wszedł do świątyni, aby co tam zrobić? Aby zrobić tam porządek. I teraz zobaczcie, wielokrotnie można by było w ogóle powiedzieć, co my tam ciągle o tej świątyni w ogóle, ponieważ to jest mega, mega, mega istotne, aby zrobić porządek w świątyni. Przeczytam ten werset jeszcze raz. I wszedł Jezus do świątyni i wyrzucił wszystkich, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, a stoły wekslarzy i stragany handlarzy gołębiami powywracał. I 13. I rzekł im, napisano, dom mój będzie nazwany domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. Religijni ludzie będą się chcieli skupić na literze i będą chcieli się skupić na tym i powiedzą, nie wolno mieć księgarni w kościele. Niedobrze, żeby w kościele sprzedawano kawę i pączka. Niech będzie przepływ pieniądza w kościele. Coraz większy i coraz większy. Ale co jest, dlaczego Jezus tam w ogóle poszedł do tej świątyni? Bo na szyldzie było napisane, to jest dom modlitwy, a wy zmieniliście jego charakter. I kiedy się modliłam tym słowem, to zrozumiałam to, że jedną z odsłon religii jest zmienić charakter świątyni, zmienić charakter miejsca. To dom Boży, to dom modlitwy, to ruch apostolski, ale religia będzie chciała zmienić charakter tego miejsca. Ona będzie chciała zmienić charakter tego miejsca poprzez różne rzeczy, o których zaraz będę mówiła. Jezus uderza w religię poprzez nacisk na zmianę charakteru miejsca. Z domu modlitwy na jaskinię zbójców. Czyli w charakterze to już nie był dom modlitwy. W ogóle nie chodziło o to, że powywalał w ogóle te stoły, tych przekupił w ogóle, powypędzał i tak dalej. Tam jest głębsza myśl. To miejsce już nie jest domem modlitwy. Tu nikt się nie modli. Tu jeden patrzy w telefon, drugi grzebie w nosie. Tu się już nikt nie modli. To miejsce ma zmieniony charakter. To już nie jest dom modlitwy. Shakotoro loro basita ramase. Świątynia, która powinna być płucami dla miasta, zamieniła charakter przeznaczenia. Zmieniła charakter przeznaczenia. I teraz zobaczcie, Jezus wjeżdża do tej Jerozolimy. Ludzie mu wiwatują, jest poruszenie, ale on w ogóle nie zatrzymuje się, nie schodzi w ogóle z tego osiołka, nie zatrzymuje się, tylko jego oczy skierowane są na świątynię, on wali do świątyni, bo z domu jego ojca został zrobiony bazar, bazar i wjechał w to jak dzik, bo to miał być dom modlitwy, a nie bazar. Jezus uderza
bezlitośnie w tego rodzaju rzeczy. I teraz zobaczcie, bo dobrze, żebyśmy też zobaczyli to we współczesnym w ogóle Kościele, ponieważ pewne rzeczy w Biblii fajnie się czyta, prawda? Fajnie się czyta, fajnie się przytacza w ogóle pewne przykłady i tak dalej, ale my potrzebujemy zobaczyć to, potrzebujemy zobaczyć tę odsłonę religii we współczesnym w ogóle Kościele. A więc współczesny Kościół, szeroko pojęty w ogóle Kościół, jest dzisiaj miejscem rozrywki, zabawy służbami, karierowiczostwem, miejscem plotki i obmowy. Zmieniliście charakter miejsca. Chciałabym, żebyście to widzieli. I Jezus uderza bezlitośnie do faryzeuszy, mówiąc: groby pobielane. Na zewnątrz wszystko jest u was okej, a w środku pełno trupich kości. Groby pobielane. Na zewnątrz wszystko okej, a środek pełen zgnilizny i trupich kości. Szyld zobowiązuje. To dom modlitwy. To dom modlitwy. To dom, w którym ma panować porządek Boży. I teraz spójrzmy na współczesny właśnie Kościół. W domu Bożym, w Kościele ma panować porządek Boży. Tu jest hierarchia. Tu jest przywództwo, tu jest liderstwo. Amen? Amen. Diabeł chce przyjść i zmienić porządek. To jest religia. On chce zmienić charakter miejsca. On chce zmienić charakter służby. On chce, żebyśmy my stali się liberalni. On chce zmienić charakter tego miejsca. Widzicie to? Jeśli nie będzie posłuszeństwa, jeśli chodzi o porządek Boży, jeśli nie będzie szanowania hierarchii, liderstwa, przywództwa, to wiecie, o co chodzi. To jest tak samo jak z tym domem modlitwy. Wjeżdża Jezus do świątyni. Co robi? Najpierw robi porządek w świątyni. Jeśli prawda potyka się w Kościele, to będzie się potykała na rynku. Jeśli potyka się prawda w Kościele, to będzie się potykała na rynku. Najpierw atmosfera bazaru musi być usunięta ze świątyni. Czytamy dalej, werset 14. I przystąpili ten sam, jak gdyby, rozdział 21. I przystąpili do niego ślepi i chromi w świątyni, a on ich uzdrowił. Widzimy tutaj, że zrobienie porządku, odniesienie się do bałaganu natychmiast wyzwoliło nadnaturalną moc. Wchodzi Jezus do świątyni, wali w ogóle w religię, uderza w ogóle z mocą w ogóle w tą religię, poprzez to w ogóle, że wywala w ogóle bazarowy klimat. I po tym, jak odniósł się do tego, natychmiast przystąpili do niego ślepi i chromi, a on ich uzdrowił. Czyli widzimy, że natychmiast zostały w ogóle wyzwolone rzeczy nadnaturalne. I wiecie, to nie chodzi o to, żeby zrobić lifting miejsca, bo to w ogóle nie o to chodzi. To tak jak nie chodzi o to, żebyś ty, powiedzmy, masz jakieś w ogóle problemy i tak dalej, nie rozwiązujesz ich w ogóle w swoim życiu i robisz jakiś tam zewnętrzny w ogóle lifting, nie? Czyli stajesz się tak zwanym pobielonym w ogóle grobem. Nie chodzi o lifting w ogóle świątyni. Chodzi o realny porządek. Kiedy jest zrobiony realny porządek, kiedy są nazwane rzeczy w ogóle po imieniu, kiedy bazarowy klimat jest w ogóle wyrzucony, natychmiast widzimy, że nadnaturalne rzeczy się w ogóle podnoszą. Chromi i ślepi zostali co? Zostali uzdrowieni. Werset 15. Arcykapłani zaś i uczeni w piśmie, widząc cuda, które czynił, i dzieci, które wołały w świątyni i mówiły: Hosanna synowi Dawidowemu, oburzyli się. Czyli precyzyjne uderzenie w charakter i istotę problemu wzbudziło natychmiast uwielbienie, tak? Natychmiast jest wzbudzone w ogóle uwielbienie. Kiedy Jezus wszedł do świątyni, nie prowadził w ogóle dialogu z tymi ludźmi, którzy zrobili w ogóle bazarowy klimat. Nie prowadził z nimi dialogu. I wiecie, dzisiejsze w ogóle społeczeństwo w Kościele chcą rozmawiać, chcą dyskutować. A dlaczego? A tak? A dlaczego on? A dlaczego nie ona? A dlaczego ten tutaj tak powiedział? A dlaczego to? Hierarchia duchowa jest.
jest hierarchia duchowa, którą należy pokochać i należy ją szanować. Inaczej w świątyni mamy bazar. Bazar. Po prostu. A więc odniesienie się do tego tematu spowodowało, że natychmiast atmosfera uwielbienia została podniesiona. Co też spowodowało, że arcykapłani i uczeni w piśmie, czyli ludzie starego porządku, oburzyli się. Ludzie starego porządku zawsze będą oburzeni. Oni zawsze będą oburzeni. Nie będą chcieli tak zwanych w ogóle rzeczy nowych. W ogóle nie będą chcieli porządku. Czytamy dalej werset 16 i 17. I rzekli mu, czy słyszysz, co one mówią, czyli te dzieci? A Jezus mówi do nich, tak jest. Czy nigdy nie czytaliście? Z ust niemowląt i ssących zgotowałeś sobie chwałę. I opuściwszy ich, wyszedł z miasta do Betanii i tam zanocował. Po prostu szok. Wjeżdża do miasta, nie zatrzymuje się w mieście. Jego kroki, jego oczy są kierowane na świątynię. Idzie i robi rozwałkę w ogóle z całym religijnym i bazarowym klimatem. A więc wchodząc do miasta, rozpoczął od świątyni. I spójrzmy teraz troszkę na taki właśnie współczesny kościół. Wiecie, my na samym początku bardzo dużo, że to wiecie, bo znacie, jak gdyby to z naszego świadectwa i z naszego życia. My przez kilka dobrych lat podróżowaliśmy po Polsce, po różnych kościołach, wzmacnialiśmy te kościoły, ewangelizowaliśmy w ogóle dla tych kościołów i tak dalej. I tyle, ile ja zobaczyłam pastorów, którzy nigdy w życiu nie powinni prowadzić w ogóle kościołów, to się w głowie nie mieści. Po prostu słabi ludzie, którzy nigdy nie powinni prowadzić kościołów. Tacy ludzie, kiedy prowadzą w ogóle kościoły, oni dają sobie wchodzić ludziom na głowę. Tam w ogóle nie jest trudno, żeby został zmieniony charakter w ogóle świątyni, żeby został w ogóle zmieniony charakter służby. Wiecie, ponieważ w tego rodzaju kościołach jest liberalizm. Tam jest pełno, tam tak naprawdę nie przywódca podejmuje w ogóle decyzje, tylko decyzje podejmują w ogóle ludzie. To ludzie w ogóle gdzieś tam rządzą, a powiedzmy pastor jest obkupkany w ogóle po, wiecie, po kostki. Pamiętam też taką sytuację, jak współpracowaliśmy z takim kościołem i dany pastor, jak gdyby z jego ramienia tam wyjeżdżaliśmy w pewne miejsce i on do nas powiedział: pojedźcie tam, zróbcie dobre spotkanie i podnieście autorytet tego pastora. I wiecie, gdybyśmy my to zrobili, jadąc tam, gdybyśmy my podnieśli autorytet człowieka, który w ogóle nie miał żadnego autorytetu, to my byśmy się zachowali w ogóle jak religijni ludzie, ponieważ my byśmy w ogóle wystąpili przeciwko porządkowi Bożemu, a ustanowilibyśmy tam religię. Ten człowiek absolutnie nie był namaszczony przez Boga, aby prowadził kościół w ogóle. Wręcz po naszym w ogóle pobycie to się wszystko rozwaliło. To się w ogóle wszystko rozwaliło. Diabeł będzie chciał zamocować się tu, ulokować się, wiecie, aby zmienić charakter tego miejsca. To jest ważne. To jest ważne. Przez bazarowy klimat. Wszyscy mamy prawo głosu. Wszyscy znaczymy tutaj tyle samo. Nieprawda. To jest nieprawda. Ja kiedy rozpoczynałam szkołę liderską, kiedy się zapisywaliśmy na szkołę liderską, zapisać mógł się każdy. Ale kiedy odbyło się pierwsze spotkanie, to wstał człowiek, który był apostołem i mówi, kto z was realnie posiada służbę? Kto z was realnie wpływa na ludzi? I po prostu ze 30 chyba kilku osób została garstka. I wiecie, co po prostu zrobił? Proszę opuścić salę. Można by było powiedzieć, ale wieśniak, ale cham. Nie, apostoł. Klasyczny apostoł. Klasyczny apostoł zrobił porządek. Po prostu powiedział, proszę opuścić salę. No po co w ogóle ludziom walić do głowy teorie, kiedy ludzie nie mają realnie służby.
I jak diabeł poprzez właśnie religię zmienia charakter miejsca? No właśnie wystarczy, że jest słaby przywódca, że jest ktoś, kto nigdy na przykład nie powinien w ogóle prowadzić kościoła, staje na czele, gromadzi ludzi. I nie jest trudno tam zmienić w ogóle klimat tego miejsca. Klimat tego miejsca będzie w ogóle, wiecie, jakby taki, jacy są ludzie, a ludzie są różni. Ale powiedzmy człowiek, który stoi, a nie powinien tam w ogóle stać i być przywódcą, on nie podniesie, że tak powiem, tematu prawdy, bo on się będzie bał. Więc diabeł chce przyjść, ulokować się, aby zmienić charakter tego miejsca, aby zmienić charakter tej służby. I to jest bardzo ważne. Wiecie, kiedy modliłam się też, to zrozumiałam, że aby ta prawda nie potykała się na rynku, to jest mega istotne, aby ona się nie potykała tutaj w kościele. Bo wiecie, jak gdyby, kiedy jest bazarowy w ogóle klimat, to ten bazarowy klimat się wszędzie zaniesie. Po prostu. Potem ci wytłumaczę, Asiu. Widzimy, że Polska jest miejscem, że coś komuś nie pasuje, tak? Idę i założę kościół. Idę i założę kościół. Czyli to są te wszystkie takie rzeczy, które... To jest właśnie te szerzenie religii. Kiedy uczyłam się też na tej szkole liderskiej lata temu, to na tamten czas ten apostoł mówił bardzo... Bardzo ważne rzeczy, że każdy lokalny kościół winien się przyjaźnić z apostołem. Każdy lokalny kościół winien być po prostu pod autorytetem apostoła. A dzisiaj chrześcijaństwo i kościoły to są właśnie bazary pozawijane tak naprawdę przez ludzi, którzy nigdy nie powinni prowadzić kościołów. Dzieciaki po prostu u sterów. Werset 18 i 19. A rano wracając do miasta łaknął i ujrzawszy przy drodze jedno drzewo figowe, zbliżył się do niego, ale nie znalazł na nim nic oprócz samych liści. I rzecze do niego, niechaj się już z ciebie nigdy owoc nie rodzi na wieki. I uschło zaraz figowe drzewo. I wiecie, połączyłam to sobie, to figowe drzewo połączyłam sobie z tą historią, kiedy jak gdyby pierwsi ludzie w ogóle zgrzeszyli, tak? I aby przykryć w ogóle swoją nagość, nakryli się w ogóle tą opaską w ogóle figową, tak? Czyli jak gdyby odebrałam to w taki sposób, że w ogóle te liście figowe to jest powiedzmy jakiś taki religijny w ogóle atrybut, tak? Że w ogóle zakryje w ogóle zakryje swoją nagość. I spójrzmy troszkę na to proroczo, że powiedzmy jakieś drzewo, jak stąd do Łodzi, tylko owocu na nim nie ma. Jakaś służba po prostu, która jest rozdmuchana, potężny PR, nakręcony w ogóle i tak dalej, tak? Ale niuchasz tam, a tam zero po prostu owocu. I tak się tworzy religia. A Jezus bezlitośnie w ogóle w to wali. Przecież też na przykład uczymy, nie? Że nie ciągniemy czegoś, nie ciągniemy trupa, tak? Nie ciągniemy po prostu trupa. Religia tworzy pozory, a rzeczywistością Bożą jest to, że kiedy w człowieku jest życie Boże, będzie on owocował. Powiedz, że będziesz owocował. Będę owocował, będziemy owocować. Czemu? Bo jest w nas życie Boże. Nie ma takiej opcji, żeby człowiek, w którym jest życie Boże, nie owocował. Tylko nie wydziwiajmy tego owocu. Chodzi o to, aby nie wydziwiać owocu. Każdy z nas urodzi inny owoc. Inny rodzaj owocu. Nie każdy taki sam. Każdy z nas urodzi inny owoc. Tylko chodzi o to, aby właśnie go nie wydziwiać. To proste. Żeby urodzić owoc, potrzeba posłuszeństwa. Tak? Aby obracać tym, co masz. Co masz? Obracasz tym, co masz? Czy obracasz tym, co masz? Czy pomnażasz to, co masz? Tym, co mamy, możemy obracać i możemy pomnażać. Pomnóż to, co dostałeś. Obróć
tym, co masz. Rzuć to ziarno w ziemię. Nie trzymaj go w garści. Rzuć i zobaczysz w swoim życiu pomnożenie. Czytamy dalej, 20-22. I ujrzawszy to, uczniowie zdumiewali się i mówili, jakże prędko uschło to drzewo figowe. A Jezus odpowiadając im rzekł, zaprawdę opowiadam wam, jeśli byście mieli wiarę i nie wątpili, nie tylko to, co się stało z drzewem figowym, uczynicie, ale gdybyście i tej górze rzekli, wznieś się i rzuć się do morza, stanie się tak. I wszystko, o cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą, stanie się wam. I to trzeba mieć takie podejście jak Jezus. Bezlitosne podejście do wszelkiego rodzaju ataku na porządek Boży. Bezlitośnie należy się z tym w ogóle, bezlitośnie należy do tego wszystkiego podchodzić. Bezowocne działania. One tworzą piękne krajobrazy, lecz w swojej istocie są iluzją. Piękne krajobrazy, ale w swojej istocie są po prostu iluzją. Tam nic nie ma. Tam nie ma czego dotknąć, tam nie ma żadnego owocu. Tam jest drzewo, tak? Utytłane tylko i wyłącznie tymi liśćmi. Tych liści jest masa. To jest religijna podróbka. To jest nagość przykryta. To jest iluzja. Trzeba w to uderzyć. Bezowocne w ogóle działania. Wyplenić. Wykorzenić. Pragmatyczne podejście do religii. Wstrzymujemy jej rozwój poprzez świadomość, czym jest, nie siejemy jej, nie pozwalamy, aby weszła do świątyni i zmieniła jej charakter. Wiecie, chyba taką najmocniejszą rzeczą, kiedy czytałam w ogóle sobie ten fragment, to najmocniejsze dla mnie właśnie było to, że religia chce zmienić charakter miejsca. Ona chce odebrać świątyni jej funkcję. Ona chce to wszystko odwrócić do góry nogami. Wiecie, o co chodzi? To jest w ogóle straszne. Ja się w ogóle modlę, żebyśmy my to rozumieli. Żebyśmy my byli tego w ogóle świadomi. Jak ona działa, jak ona wchodzi. A ja chcę siedzieć po prawicy. A ja będę siedzieć po lewicy. Ja sobie wystukam to w ogóle miejsce. To jest podnoszenie się w ogóle pewnego takiego liberalnego w ogóle tonu, wiecie? W ogóle prawdą jest też to, że gdyby na czele tej federacji nie stał Artur, czyli osoba, która... Bo to trzeba zobaczyć. Do apostolstwa trzeba mieć kręgosłup. Siłę, konkretne obdarowanie, konkretne umiejętności, konkretny charakter, bo inaczej ludzie wejdą na łeb. Słaby człowiek się wycofa. Ktoś do ciebie w ogóle coś tam powie, a ty się roz... Teraz wyobraźcie sobie, że w ogóle na czele tutaj, tej federacji, stoją pierdoły. I przyjdzie ktoś do kościoła, kto ma silny charakter. Przyjdzie ktoś, kto będzie chciał tutaj zrobić tani dom pociechy. Teraz będziemy tutaj tylko tańczyć. Nie. Nikt nie zmieni charakteru tego miejsca i charakteru tej służby. Tu będzie zawsze panował porządek Boży. Ale teraz wyobraźcie sobie, że wpada tutaj ktoś, kto ma w ogóle silny charakter. Bo ja w ogóle widzę to w kościołach i ja to widziałam w kościołach. Jak bardzo łatwo w ogóle ten charakter tego miejsca i służby było zmienić. Bo wystarczy, że lider, że przywódca, że ktoś, kto powinien stać na czele i prezentować prawdy Boże i prezentować porządek Boży, ugina się. Wiesz, dla świętego spokoju w ogóle nie będę się odzywał. Wiesz, w ogóle. I co się okazuje? Na łeb ci wejdą ludzie. Na łeb wejdą ludzie. Wiecie, że my jako ludzie tego nie lubimy. My nie lubimy tego. My się modlimy o porządek Boży. My się modlimy o pokutę. My się modlimy w ogóle o różnego rodzaju w ogóle rzeczy. Tylko jak potem się te rzeczy dzieją, jak dochodzi do tego, to jest ząg. To jest problem. Ale Jezus to pokazuje w ogóle w tych wersetach. Nie zatrzymał się. To w ogóle nie jest problem zdobyć miasto. To nie jest problem zdobyć miasto. My jeździmy w ogóle do Płocka i do Włocławka i w ogóle wiecie, o co chodzi. W 15 minut
w 15 minut. Dobra kolumna, mikrofon i robimy w ogóle zamieszanie. Wiecie, o co chodzi? Robimy ewangelizację, zwracamy oczy w ogóle ludzi na siebie. To nie jest problem. Poważne problemy są inne. Diabeł chce zainstalować się w świątyni. On chce zainstalować się, począwszy od tą kazalnicę, po ostatnie rzędy. Nie ma względu na osobę. Nie ma względu na osobę. Atak jest na charakter świątyni. Na charakter świątyni. A więc spójrzcie na tą religię zupełnie też inaczej. To, że ktoś nie nosi krótkiej spódnicy, to nie znaczy, że jest w ogóle, wiecie, o co chodzi. To, że ktoś nie robi na uwielbieniu tak, to nie świadczy o tym, że jest religijny. Jest głębsza rzecz związana z duchem religijnym. Diabeł chce zmienić charakter służby. On chce zmienić charakter tej służby. On nie chce, aby to był dom modlitwy. On chce zmienić charakter ewangelizacji. On chce zmienić charakter uwielbienia. On chce zmienić charakter wstawiennictwa. On chce zmienić charakter apostolstwa. On poprzez religię, poprzez różnego rodzaju nieposłuszeństwa, bunty i tak dalej, chce zmienić charakter. Wiecie, że kiedy chce zmienić diabeł charakter danego miejsca, to wyśle konkretną grupę ludzi do kościoła. Ja to przez lata po prostu widzę. Przychodzą tak zwani gadeusze. A widziałaś, co on tam zrobił? Zdetronizowałby go. To są realne rzeczy. To jest realne zagrożenie. To jest też dla mnie w ogóle zadziwiające, że w ogóle jest głoszenie, a w ogóle ja nie wiem, o co tam chodzi tam na przykład za drzwiami. To jest dom modlitwy. To dom modlitwy, a nie bazarowy klimat. A diabeł będzie chciał, żebyśmy tutaj mieli bazarowy klimat. Ty i ja jesteśmy świątynią Bożą i dlatego nie możesz pozwolić, aby duchy religijne zainstalowały się w tobie i zmieniły charakter również twojego życia. Bo my tworzymy Kościół, my jesteśmy Kościołem. Jeśli diabłu uda się przyjść do twojego życia, zainstalować się w różnych przestrzeniach twojej w ogóle duszy, tak, to to miejsce zmieni swój charakter. A wiecie, o co chodzi? W wierze zaczęliśmy, w wierze zakończymy. Mamy konkretny szyld. Wiecie, że to jest zobowiązujące? My mamy w duchu konkretny szyld. To jest w ogóle tak mocny temat. On wjeżdża do Jerozolimy. Jest poruszenie. Nie złazi z tego osła, pomimo to, że ludzie mu w ogóle wiwatują. Mógłby tam zejść. A proszę, całuj tam je. Wiecie, o co chodzi? Nie. On jest najarany na świątynię. On jest najarany na dom modlitwy. On idzie do domu modlitwy. On patrzy, co jest zrobione z domu modlitwy i wjeżdża jak dzik. Won! Co zrobiliście z domu mojego ojca? To dom modlitwy. A nie bazar. My się nauczyliśmy dzisiaj we współczesnym kościele, że podczas spotkania jemy, wiecie, o co chodzi, nie mamy szacunku do głoszonego Bożego Słowa. Po prostu, jak ja pamiętam grupę domową, kiedy nasza Sara dostała wciry, w pieprz dostała dlatego, że w ogóle zburzyła porządek, który był. Rozumiecie? Bo ludzie przyjechali słuchać słowa. Dostała w dupę raz, drugi, w ogóle trzeci i potem siedziała i słuchała. A dzisiaj, wiecie, a dzisiaj dzieci i baby u steru. Czary, liberalizm, słabi ludzie. Przebudzenie zrobimy. Czym? Hako, toro, loro, bashika, ramasa. I czytamy dalej, 23-27. A gdy on przyszedł do świątyni i przystąpili do niego, aby nauczał, arcykapłani i starsi ludu mówiąc, jaką mocą to czynisz i kto ci dał tę moc? A Jezus odpowiadając im rzekł, zapytam i ja was o jedną rzecz. Skąd był chrzest Jana? Z nieba czy z ludzi? A oni rozważali to sami w sobie mówiąc, jeśli powiemy, że z nieba, rzeknie nam, czemu więc nie uwierzyliście mu? Jeśli zaś powiemy z ludzi, boimy się ludu, albowiem wszyscy mówią, że
Wszyscy mają Jana za proroka. I odpowiadając, rzekli Jezusowi, nie wiemy. Rzekł i on do nich, to i ja wam nie powiem, jaką mocą to czynię. I widzimy tutaj, że Jezus jak gdyby dalej wraca do tej świątyni, bo ona ma dla niego znaczenie, bo to jest ważne, aby w świątyni był porządek. A ty jesteś tą świątynią, ja jestem tą świątynią. Dlatego tak bardzo istotne jest, aby był porządek. Świątynia, Jezus wiedział, że świątynia jest sercem i że musi tam być czysto i zdrowo. I dalej też widzimy taktykę Jezusa wobec religijnych ludzi. Ja w ogóle o co chodzi też z religijnymi ludźmi? Na pewno wielu z was już ma takowe też doświadczenie i tak dalej, ponieważ jesteśmy jak gdyby tutaj tym kościołem już wiele lat i usługujecie też ludziom. Religijni ludzie męczą. Oni lubią brać w te klamry takie, żeby pogadać. Wiecie, o co chodzi? A pogadamy w ogóle. Ja nie mówię o ludziach spoza kościoła. Ja mówię o religijnych ludziach w kościele. O tak zwanym w ogóle faryzejskim tonie. Ludzie lubią tak ględzić. Gadasz z nimi wiele lat i ciągle wracamy do tego samego miejsca. To jest tak, jak są takie interwały w ogóle w muzyce, nie? Że w ogóle co jakiś czas w ogóle jakby ta sama w ogóle melodia. I tak jest z ludźmi religijnymi. Ale musimy mieć też odpowiedni stosunek. Jeśli ktoś nie chce się zmieniać, jeśli ktoś nie chce iść z tobą w jakimś kierunku, jeśli ktoś z nami nie chce iść w jakimś kierunku, to nie należy w ogóle takiemu człowiekowi poświęcać czasu. Bynajmniej my tak byliśmy uczeni. Pasożytów od siebie. I ktoś może powiedzieć, to jest niefajne. Dla nieprzemienionej duszy tak, to nie jest fajne. Ale to jest zdrowe. Nie infekujemy świątyni, nie oddajemy cennego czasu ludziom, którzy po prostu chcą popierniczyć. Oni chcą pogadać, oni chcą wpłynąć, oni by chcieli wpłynąć, żeby przekręcić porządek w ogóle Boży. Nie, a pogadajmy, ale po co? Ty i tak nie chcesz się zmienić, ty i tak nie chcesz w tym kierunku iść. Po co? Szkoda twoich pytań, szkoda moich uszu i szkoda w ogóle tego wspólnego czasu, bo i tak się, co? Nie porozumiemy. A więc religijni ludzie męczą. To jest po prostu, ja wielokrotnie jak rozmawiam z ludźmi, którzy są właśnie religijni, którzy nie chcą się zmieniać, to ja autentycznie doświadczam zmęczenia. To jest zmęczenie. To ja w to miejsce w ogóle wolę pójść i szerzyć w ogóle Królestwo Boże. Nie uczymy nieuczniów. Ktoś, kto nie jest uczniem, w ogóle nie poświęcamy mu czasu. Czytamy dalej, werset 28-32. A jak się wam wydaje, pewien człowiek miał dwóch synów. Przystępując do pierwszego rzekł, synu, idź pracuj dziś w winnicy. A on odpowiadając rzekł, tak jest, panie, lecz nie poszedł. I przystępując do drugiego powiedział tak samo, a on odpowiadając rzekł, nie chcę, ale potem zastanowił się i poszedł. Który z tych dwóch wypełnił wolę ojcowską? Mówią, ten drugi. Rzecze im Jezus, zaprawdę powiadam wam, że celnicy i wszetecznice wyprzedzają was do Królestwa Bożego, albowiem przyszedł Jan do was ze zwiastowaniem o sprawiedliwości, a nie uwierzyliście mu. Natomiast celnicy i wszetecznice uwierzyli mu, a wy chociaż to widzieliście, nie odczuliście potem skruchy, aby mu uwierzyć. Historia ta pokazuje nam, że ludzie, którzy się zasiedzieli, to są ludzie starego porządku, ociężali w słuchaniu, zmęczeni, ale chcą siedzieć i tylko debatować. Chcą debatować o tym, czy zrobić jakiś ruch. Ale Królestwo robi zmianę. Celnicy i wszetecznice wyprzedzają was. Nałogowi kłamcy, którzy natychmiast pokutują w kościele, natychmiast idą i w ogóle szerzą Królestwo Boże. Wiecie, o co chodzi? A ludzie, którzy się zasiedzieli, ludzie starego porządku, chcą siedzieć i debatować. Ale Królestwo robi zmianę. Wszetecznicy i celnicy wyprzedzają was w drodze do Królestwa Bożego. I wiecie, nie chodzi o to, aby teraz się upodlić, żeby mieć lepszy start. Bo w ogóle nie o to chodzi, żeby teraz się stać, nie wiem, wszetecznicą. Możesz być
eleganckim człowiekiem, możesz mieć biały kołnierzyk i możesz przodować w wchodzeniu w rzeczy Boże. I wiecie, nie ma to znaczenia, z jakich ludzi rekrutuje się Kościół. Ważny jest owoc. A owoc się wydaje poprzez posłuszeństwo. Poprzez to, że my w ogóle jesteśmy świadomi tego, jaki mamy szyld. To dom modlitwy, to ruch apostolski. My zdecydowaliśmy, że prostujemy doktrynę. My zdecydowaliśmy, że budzimy śpiący Kościół. My zdecydowaliśmy, że jesteśmy znakiem sprzeciwu wobec wszelkiej religii. To są nasze deklaracje. To jest nasz szyld. To jest nasz szyld. Rozumiecie? Niech to brzmi jak wysokie C. To jest nasz szyld. No ja teraz zrobię zmianę. Ale jaką zmianę? To dom modlitwy. Upamiętanie musi nastąpić w wielu sytuacjach. To dom modlitwy. Religia jest szeroka i głęboka i będzie chciała się właśnie instalować poprzez to, że w nas będą następowały nie takie rzeczy, jak trzeba. I tak naprawdę, wiecie, można popaść w taki w ogóle mental religijny i nigdy nie wystartować i stać się taką częścią, która będzie chciała zmienić charakter w ogóle świątyni. Nie w ogóle nie ulegajmy tym rzeczom. W ogóle widźmy to, módlmy się o to. Módlmy się tymi słowami, że w ogóle my nie pozwolimy, aby diabłu się udało zmienić charakter tego miejsca. Żebyście z tego kazania nic więcej nie zapamiętali, to zapamiętajcie jedną rzecz, że on będzie chciał poprzez różne rzeczy, poprzez nieposłuszeństwo, poprzez liberalizm, będzie chciał zmienić charakter tego miejsca. Wiecie, będzie chciał. Ja w ogóle, my przez lata, tak jak jeździliśmy, to ja widziałam w ogóle dziesiątki miejsc, gdzie ludzie zdetronizowali pastora. Rozumiecie? Bo on był słaby. To w ogóle się rozpadło w ogóle wszystko. Diabłu się udało zmienić charakter jakiegoś miejsca. Szoko, toro, loro, basila, raba, sate, lere, nemese. Jesteśmy ruchem przebudzeniowym. Ty jesteś ruchem przebudzeniowym. Ty musisz być przebudzony. I to nie chodzi o jakiś taki teraz, wiecie, krótki żal, tylko to chodzi o głębokie, tak naprawdę, zrozumienie w ogóle tego wszystkiego. Zrozumienie miejsca, zrozumienie przynależności, zrozumienia naszych celów, naszych założeń, zrozumienia ważności bycia posłusznym, zrozumienia w ogóle tej istoty, że ja zmieniam się dla siebie. Zmieniam się dla siebie. Nie pozwalam na to, aby się instalowały we mnie pewne rzeczy. Ponieważ jeśli będę pozwalał, to znaczy, że pozwoliłem, aby diabeł zmienił charakter mojego przeznaczenia. Jesteś na przykład ewangelistą. Masz szyld na czole. Jesteś ewangelistą. Ogień ma wychodzić z twoich ust. Masz pomnożyć to, co dostałeś. Masz tym obrócić. Amen.